zaczęliśmy praktycznie hodować od dziecka. Tą pasję przejęliśmy po chyba naszych dziadkach i w rodzinie zwykle ktoś miał gołębie. To były gołębie kolorowe, różnego rodzaju. I tak jak do dziadków jeździliśmy, to oni te gołębie jeszcze hodowali w stajniach, gdzie bydło hodowane było. To były różne krzyżówkowe gołębie. I ta pasja chyba od tego momentu się zaczęła, nie? Także całe życie te gołąbki mamy i ciągle kupujemy nowe, szukamy. Tutaj ta hodowla nasza, to się zaczęła w 95. Chyba pierwsze gołębie tu były na tej posesji. I do tej pory trwa, ciągle poszukujemy, sprowadzamy i lotujemy praktycznie od tego czasu cały czas. Mimo że tam gdzieś przebywałem za granicą czy coś, to zawsze ktoś się tymi gołębiami zajął, żeby w sezonie lotowym jakby dalej uczestniczyć. Z różnymi sukcesami. Brniemy do przodu i staramy się rozwijać tą pasję. Tutaj pierwsze wyniki mieliśmy chyba takie już lepsze w 2000-2001. To już takie gołębie sprawdzone były od hodowców tutaj z naszego oddziału i one się tu zaczęły pokazywać i robić pierwsze konkursy, bo wcześniej to wiadomo, te gołębie przywoziłem z różnych miejsc, z różnych gołębników, ale to jednak nie było to. Wcześniej byłem za granicą, więc tak przerwy wojsko i tak dalej, ale od 2000-2001 to już sukcesywnie się rozwijała ta hodowla, jakiś kierunek się tam jakby ukształtował. Głównie interesowały mnie typowo loty takie szybkie, sprinterskie można by powiedzieć, nie? I tylko pod tym kątem selekcjonowane te gołębie były. Aczkolwiek no, w naszym programie po latach zrozumiałem, że tutaj nie da się grać na sprincie, ponieważ nie ma takich lotów jak powiedzmy w Belgii czy Holandii. No i teraz ostatnie lata ta hodowla się trochę chcemy ją tutaj zmodernizować na loty typowo 500-700 km, dlatego też nabywamy tutaj takie gołębie, które by te dystansy mogły sobie spokojnie radzić, nie? Główną bazą tutaj na tym gołębniku to jest linia 808. Tu później pokażemy jeszcze kilka sztuk tych dzieci 808, już takich starszych gołębi. A powiedz mi w ogóle, a skąd w ogóle 808? Dlaczego 808? Dlaczego w ogóle ta linia gołębi? Dlaczego? Tą linia, w ogóle 808 zafascynował mnie. Karola Paszka poznałem w 2007 roku i miałem okazję właśnie tego 808 widzieć, 809, 820, tych dzieci, czy trójki, 405. A poza tym wyniki tego 808 były no, moim zdaniem no, ponad wybitne. I tutaj się zaczęło, tym bardziej, że z Karolem się dobrze ta współpraca układała. Jeździłem do niego regularnie i do dzisiaj utrzymuję kontakt z nim. No i te gołębie dlatego zostały. Oczywiście 2009 już gołąb był, który był z 2009, wnuk 808 był na olimpiadzie w Nitrze. No i od tego czasu ciągle te gołębie się tu przewijają. Jest ich chyba około 80% na gołębnikach lotowych i rozpłodowych. To jest bardzo duża baza i to z mocno zimbredowanych. I no i cóż można powiedzieć, więc najwięcej pierwszych konkursów robią gołębie właśnie z tej linii, krzyżówce z innymi gołębiami. W tym roku chyba zrobiły 4 albo 5 pierwszych konkursów, to już wnuki do tutaj naszego Karola, go tu pokażemy później, to jest taki już staruszek z 2009 roku, ale naprawdę gołąb tutaj zostawił takich potomków dużo, które super latają. I tak ta linia 808 od 2007 roku tutaj jest. I moim zdaniem no, na tą chwilę no, u nas na gołębniku nie możemy trafić takich gołębi, które by wyprzedzały te gołębie jakoś zdecydowanie na takim krótkim, średnim dystansie do 500 km, aczkolwiek nawet w zeszłym tygodniu z bardzo trudnego maratonu pierwsze dwa gołębie to były chyba z linii 808 z jednej strony, razy Hojma i tam inne krzyżówki. Także te gołębie tutaj są i przypuszczam, że będą bardzo długo, bo to są gołębie, które jakiś wynik u nas tutaj robią.
na skalę okręgu, czy tam w Polsce, jak nam się uda coś polecieć lepiej, nie? Kwestia jest sezonu, tych pogody, jakie się tutaj układają, no różnie to bywa z tym wszystkim. Na przykład 2005 rok nasz gołąb młody wygrał wspólny gołębnik w Miliczu i w 2005 roku czwarty wynik w Polsce chyba w lotach gołębi młodych. To był taki 2005. Później oczywiście było, bo w lotach gołębi młodych praktycznie przez 10 lat 7 razy w pierwszej dziesiątce. Już nie liczę tych trzech wyników, które zostają odrzucone z takich błahostek. To były też wyniki w pierwszej dziesiątce w Polsce. 2011 praktycznie w okręgu kategoria A, B i D wygrana została. W Polsce tak samo bardzo wysoko. Młodymi chyba byliśmy na 7 miejscu w Polsce, a w kategorii A 21 w Polsce. Takich wyników no, na przestrzeni tych lat było dużo, nie? I dużo różnych super gołębi się przewijało, które tam potrafiły wylatać jakiś wynik na skali roku, jednego czy dwóch lat, bo i tu stoją w rozpłodzie już te gołębie z linii 808, który tam był dwa razy najlepszym lotnikiem okręgów B, później stoi samiczka, siódma w Polsce była, także tam jest tych gołębi takich ciekawych, no to wiadomo, że te gołębi nie dorównują temu wyjściowemu gołębiowi, ale no, jednak ta linia gołębi najlepiej tutaj pasuje. Oczywiście cały czas to krzyżujemy z innymi rodzinami wybitnymi i zawsze coś tam się po prostu udaje, no, wyhodować coś ciekawego, nie? Drugą taką linią dosyć mocną to jest linia Harego Hoymansa, w której praktycznie dosyć dużo tych gołębi jest i one naprawdę pokazują się, że w ostatnie lata potrafią robić pierwsze konkursy. Nawet w tym roku mamy samiczkę, to jest właśnie 808 razy Harry od Hoymansa, ona ma 10 na 10, bez maratonu, jest drugim lotnikiem oddziału, tam chyba 7,5 koeficjent wama, takie dobre wyniki ma. No, tych gołębi tu z bratem kupiliśmy kilka sztuk od Hoymansa, to są głównie imbredy na tego Harego, także bardzo dobrze się krzyżują, zwłaszcza z tymi gołębiami z 808 i tutaj w tym kierunku idziemy, tym bardziej, że te gołębie Hoymansa super latają 500-700 dystansy, nie? Także tutaj mi się wydaje, że jest duża nadzieja, że będą super. Następną grupą gołębi, którą tu kupiliśmy, dwoje dzieci Golden Prince'a i podwójnych wnuków, też kilka sztuk. I też to wprowadziliśmy do hodowli. Oczywiście to rozhodowujemy w tym kierunku właśnie typowo dłuższych dystansów. Zakupiliśmy tak samo Wojtka Hunterka, troje dzieci Dakara tutaj było. Także też te gołębie wniosły tutaj pozytywne rezultaty, zobaczymy dalej, jak one się będą tutaj rozwijać. No, czas. Na razie pokazują się fajnie na tych lotach 500-700. Myślę, że jest nadzieja, że z tych gołębi coś fajnego wyjdzie i wniosą coś nowego do gołębnika. Mamy tu gołębie tak samo z linii Kitla, podwójne wnuki, gołębie szybsze, aczkolwiek teraz na weekend nam siadała samiczka z takiego maratonu prawie 12-godzinnego. To była matka, to była czysty imbred na kitla, a ojciec to był z naszych gołębi i potrafiła czwarta na gołębniku, była bardzo ciężkiego maratonu. Także też potrafią w krzyżówce z tymi gołębiami Alun czy też sobie radzić. Mamy tu gołębie też, to są takie nasze nowości z Pitbulla od Rudy Van Rita, dwóch synów i kilka wnuczek. Tutaj też pokładamy jakąś nadzieję w tych ptakach. Na razie roczna samica lotowana po 12 lotach się tutaj fajnie broni. Teraz była chyba ósma na oddział. Zobaczymy, jak dalej się te gołębie będą sprawdzać. Może się okazać, że naprawdę będą chciały tutaj wnieść coś pozytywnego. Także tych ptaków ciągle coś. Jeszcze najnowszymi nowościami są gołębie od Josa Werkamena z Elektro. Tutaj kilka dzieci jest. Próbujemy, hodujemy, zobaczymy, w tym roku będziemy lotować.
jaki odzew będzie. Myślę, że coś pozytywnego na pewno zostanie. Jeżeli szukamy gołębi teraz takich typowo 500-700, no to staramy się właśnie poszukiwać takich gołębi, żeby dały jakiś pozytywny odzew na tym dystansie. No i tutaj dużo się słyszy dobrego o tych gołębiach z elektro. Zresztą Josver Kamen, moim zdaniem, topowa gwiazda. Od dziecka pamiętam, że to był hodowca, który wygrywał praktycznie wszystko, co chciał. I tutaj poszliśmy w kierunku tych gołębi, żeby dołożyć, spływać, skrzyżować. Myślę, że na pewno... Oczywiście też są walory, no nie oceny w ręce. No, marzeniem by było, żeby ten gołąb był w ręce takich, jak ja chcę, nie? Ale no, nie zawsze tak jest. Albo nie zawsze tak jest, że z tych super perfekcyjnych gołębi w ręce wychodzą podobnego typu gołębie. A czasami jest na odwrót, że z tych słabych w ręce gołębi wychodzą super gołębie w ręce. Oczywiście zależy to, jak to krzyżujemy, żeby uzupełnić te braki, mankamenty, nie? Kolejną linią gołębi, które właśnie tutaj posiadamy na gołębniku, to są linie gołębi Big Boom. Big Boom, no to był przodkiem tej gołębi, protoplastą. Z niego był taki gołąb Leonardo, to było połączone z samicą Tingabel i dodało najwięcej asów w Holandii i w ogóle na całym świecie. Wygrały kilkanaście lotów międzynarodowych na 20-30 tysięcy gołębi, kilka wspólnych gołębników, między innymi w Afryce. Z Big Booma udokumentowane jest 501 konkursów. Także te gołębie tak mnie tutaj trochę zaciekawiły, no bo wyniki nieprzeciętne, no i takie można powiedzieć niepowtarzalne. I ironią losu jest coś takiego, że będąc u Jarka Grzankowskiego dostałem od niego taką właśnie czerwoną samicę i okazało się, że to właśnie była wnuczka Big Booma. On zakupił całą parę z certyfikatem DNA na pipie i to właśnie po dwóch niebieskich wyszła ta czerwona samica. I tą samicę dostałem od niego w prezencie, za co chciałem mu tu podziękować, bo to naprawdę dało mi tu dużo radości, ten gołąbek do tej pory. No i później w Holandii na aukcji dokupiliśmy jeszcze tam kilka tych czerwonych gołąbków. No i takim najnowszym nabytkiem to jest w tym roku też od Ariana Dijkstry, samiczka niebieska, bezpośrednia wnuczka Big Booma. I w zeszłym roku były uhodowane, te gołębie były cztery lotowane, no to w sumie to się bardzo ładnie pokazywały, zawsze tam w pierwszej grupie któryś był. Zgubiliśmy dwie sztuki, zgubiliśmy na Westerplatte, jedna wróciła. Także no, lot był taki dziwny trochę, to są gołębie dosyć szybkie. No pogoda była jaka była, no niestety, nie dały sobie rady. W tym roku mamy ich tutaj więcej, są na siedmiu gołębnikach, między innymi na Śląsku, w Olkuszu, tu u nas w oddziele też jest, u Dominika Dorynka, tutaj na tym gołębniku też jest chyba 6 sztuk, bo tam u mnie na tym nowym gołębniku też jest kilka, na Krakusie jest 5, są po pierwszym treningu, wszystkie są w komplecie i na Kosakowie też jest 1. Także jest bardzo fajnie, są gołębie, no ja jestem nimi zachwycony, super inteligentne, spokojne, także są ciekawe, bo przede wszystkim gołąb, ludzie się podniecają, bo czy ktoś jest 20 w oddziele, czy 30, czy 31. Hodowanie gołębi to nie jest tylko to, że ktoś będzie pierwszy, drugi czy piąty. Hodowanie to jest pasja, to jest przyjemność, to jest wejść do gołębnika, dotknąć tego gołębia, zobacz jak się młode hodują i tak dalej. To jest pasja. A to nie mogą być wszyscy mistrzami. Każdy musi być pierwszy, drugi, trzeci, gdzieś tam i tak dalej. Ważne, żeby po prostu funkcjonować na tym świecie i sprawiać sobie przyjemność, czy to psy, czy gołębie, czy tak dalej, i tak dalej, nie? Nie napalać się, nie podchodzić z zawiścią. Po prostu moje zdanie jest takie, że pasja to nie jest jakaś konkurencja, nie jest jakiś competition, tylko po prostu nalajcie do tego podchodzić, nalajcie. Chciałem zaprezentować tutaj nowy gołębi, który tutaj zbudowałem osobiście z moimi znajomymi. Idea tego gołębika powstała, tak jak wcześniej mówiłem,
Chcę po prostu latać na dystansach 500-700 km głównie i chciałem zbudować typowo gołębnik dla samiczek, więc po przemyśleniu, jaki ten gołębnik bym chciał mieć, że to byłby jakby gołębnik, który spełnia moje wymagania odnośnie bycia gołębi tam, motywacji i w ogóle, żeby te gołębi się dobrze czuły w tym gołębniku i osiągały jakieś wyniki ponadprzeciętne. Tu pokażemy ten gołębniczek, na jakiej zasadzie jest zbudowany, tam latają tylko samiczki, samczyki zostają w gołębniku, na wolierze i zaprezentujemy, jak to jest rozwiązane, może któryś hodowca skorzysta z tego, jeżeli ktoś będzie budował gołębnik, czy przerabiał, ma możliwości tutaj sobie coś tam podpatrzeć, ewentualnie można dzwonić do mnie, ja jeśli jestem w stanie, to doradzę, jak ja to robiłem i jak to się spełniają tutaj te warunki w tym gołębniku. Także zapraszam, pokażemy tutaj, jak to wygląda. Więc tak, z racji tego, że tak jak wspomniałem, chcę lotować samiczkami, klasycznymi wdowami, ten gołębnik jest ułożony, ja go specjalnie ustawiłem w kierunku zachodnim, ponieważ lipiec i idealnie to słońce, gdy zachodzi, ono grzeje tutaj tą przód gołębnika do późnego wieczoru. Idealnie to słońce nam się tam układa między gołębnikiem a budynkiem, w którym mieszkamy, moim domem. I tutaj do 20, praktycznie drugiej, do 21.30, w zależności od długości dnia i warunków pogodowych, słońce grzeje ten gołębnik. Jak wchodzę o 20 tutaj do gołębnika, to jest różnica 7-8 stopni temperatura. Tu jest cieplej, dużo cieplej. Dlatego w takim kierunku go ustawiłem, żeby te gołębie w późniejszym okresie sezonu lotowego w drugiej połowie łapały formę. I tu widzę właśnie, że po pierwszym okresie obserwacji to ten efekt jest. Więc tak, to jest przedział samic, przedział samiczek. Samiczki zwykle w sezonie lotowym, przed sezonem lotowym ja puściłem dwa razy jajeczka tutaj w tych celach. Jeden samczyk, dwie samiczki po bokach. I ten samczyk miał z każdą z tych samiczek dwa razy jajka. Jajka zostały usunięte po 5 dniach i tak były przygotowane do sezonu lotowego. Pokażę pokrótce, jak to działa. Samiczki mają swoje wejścia tutaj lub tutaj. Tutaj w środku jest cela samczyka. Ten samczyk w ciągu tygodnia śpi na wolierze, żeby go sobie udogodnić to życie i jemu, żeby go nie przenosić tutaj do gołębnika, zrobiłem jakby odwrotność gołębnika i tam jest woliera, on ma swoją deseczkę i on sobie tu wchodzi. O, i widzimy tam tego pana, one sobie wpadają tutaj do celi, ja zasuwam od razu suwak i on jest u siebie od razu, bez większej kombinacji. Samiczki wtedy, ewentualnie jeżeli z oblotu wracają, czy z treningu, czy z lotu, wpadają tu w zależności od czasu, która jak wróci, która pierwsza wchodzi, no to tu mamy suwaczek, ja odsuwam, ona sobie tu wpada do niego. Jeżeli chcę, żeby samiczka, która wróciła, sobie zasuwam, a partnerka jego wraca, to jeżeli chcę, żeby po prostu nie widziała tej samicy, bo one często się dzielą między sobą, więc zrobię, zasuwam drugim suwakiem, żeby one się po prostu nie denerwowały i jest ok. Jak chcę, żeby się troszeczkę podrażniły, no to im robię coś takiego i one się widzą i już tutaj jest inna bajka, no wtedy się szarpią za włosy, że tak powiem. Na takiej zasadzie to wygląda. Samczyki sobie siedzą na wolierze, tak jak mówię. Pokażemy, jak to tam jest rozwiązane, żeby po prostu nie było kłopotu. Jest 18 samiczek. Okna mam rozsuwane oczywiście, jeżeli trzeba, to jest praktyczne. Wylatują na oblot, jeżeli trzeba. I to nam tutaj całkowicie rozwiązuje problem. Tu jest przedział dla tych samiczek w okresie lotowym. One najwięcej przebywają tutaj. I praktycznie no, najwięcej. Idą na oblot, stąd rozsuwam okno. Oczywiście, tak jak pokazywałem, te samiczki wylatują. W drugim okresie sezonu lotowego teraz zacząłem je zamykać w tym regale. Ten regał nie miał drzwi. Więc stwierdziłem, że gdyby tu nudziły się zbytnio te samice, to im urozmaiciłem to troszeczkę i robię to właśnie w ten sposób i zamykam. Każda sobie siedzi od tam powiedzmy 21 do 6 rano,
Każda sobie siedzi tu w tym przydzialiku, ma światło, światło dzienne wpada z rana. Także nie ma problemu, żeby parowania były jakieś takie między samicami. To tutaj dorobiliśmy sobie. Następnie teraz te samice siedzą na wolierze z tyłu i to wejście jest tutaj. Ja otwieram ten suwaczek tylko i one wszystkie sobie idealnie, jeszcze nie pora. Tu jest ich pan, idź sobie, wyjdź tam, tak. I one sobie wychodzą, tam się kąpią, siedzą. Rano są wypuszczane oczywiście tam, słońce jest ze wschodu, więc je nagrzewa fajnie. I trzymam je po prostu tutaj do godziny 14-15. Słońce idzie w kierunek bardziej zachodni, tu jest bardzo fajnie ciepło, tam już jest chłodniej. Wracają tu, one sobie tu leżą na podłodze. W każdym razie czują się tu dobrze. Tu jest drugi przedział samiczek. Do tego przedziału, czyli to są jakby dwa gołębniki złączone razem, nie? I te samiczki w tej chwili razem przebywają. Teraz samiczki przygotowuję, 8 samiczek z tych przedziałów przygotowuję na maraton, więc zasuwam przedziały, osobno rozdzielam je, bo wiadomo, inne karmienie tutaj stosuję. Teraz te samiczki, które idą na maraton, muszą dostać lepsze jedzenie, a te, które polecą 200 km, no to już tutaj taka słabsza karma. I to jest dokładnie taki sam przedział, jak wcześniej pokazywaliśmy. I mamy tutaj właśnie, tak, nie wiem, czy ktoś zauważył, czerwona deska, zielona i niebieska. I każda z tych samiczek też ma taki znacznik na nodze, żebyśmy się czasem tutaj nie pomylili. To wiemy, ta z niebieską do niebieskiego, ta z czerwoną do czerwoną. Zielona, neutralna, wylatują na obląd. Pokażę teraz może, jak samczyki z tyłu sobie egzystują. Oczywiście drzwi mamy na przestrzał, żeby po prostu, jak chcę wejść do tego przedziału, żeby nie iść przez cały ciąg gołębnika, więc wchodzę sobie z tej strony. To mi rozwiązuje problem i gołębiom tak samo, bo nie muszę ich stresować, że chcę sobie wejść do przedziału. W każdym razie możesz pokazać, Łukasz, jak ten przedział idzie. Tak to zostało zaprojektowane przeze mnie. Nie wiem, czy to jest dobre. Na razie mi się to sprawdza. Mam nadzieję, że tutaj, tak jak mówię, idę i przejdę sobie tutaj do samczyków teraz. I tu mamy te 8 samczyków. One obsługują właśnie te 16 samic. I tak jak pokazywałem od środka, każdy z tych samczyków ma swoją deseczkę i sobie wskakuje do środka, jak mu rozsunę. Oczywiście trzeba wybrać odpowiednie samce do tego. No ja tu jestem na etapie zrobienia takiej drużyny, takich samców, które po prostu są typowymi ogrami. Żeby po prostu im pasowało to i mają te dwie samice. No, na razie to jest na dobrej drodze. Wymieniamy tu samce, które nie spełniają te wymogi. I to jest po prostu w ten sposób rozwiązane. Także uważam, że jeżeli ktoś jest w stanie sobie tutaj coś popatrzeć, bardzo, bardzo, tu mamy sufity zasuwane, rozsuwane. Teraz w tej chwili wszystko jest pozasuwane. Do minimum, nie chcemy tutaj, żeby ciągu był za duży, chcemy, żeby ten gołębnik był nagrzany. Zresztą widać, czuć teraz różnicę na zewnątrz, a w środku. I dlatego wszystko jest pozasuwane. Tak samo tutaj szczelinki są malutkie, żeby tym samicom ciepło było przez noc, żeby ta temperatura nie spadała. Dlatego jak je w tych szafach zamykam, rano jest naprawdę fajna, taki klimat fajny. Przyszłościowo, żeby... Polecam, żeby te samice naprawdę lepszą formę łapały i tak dalej. Prawdopodobnie tutaj promienniki ciepła założymy albo inne rozwiązanie pod tą deseczkę, żeby podgrzewać deseczkę, żeby te gołębie wczesną wiosną też formę łapały wcześniej troszeczkę, bo jednak kwiecień i maj te gołębie tutaj później łapią formę. No też z tą myślą robione było, żeby te samice latały w późniejszym okresie, w drugim etapie sezonu lotowego. Regał bardzo prosty, szufladeczka, wysuwam, jeżeli trzeba, sprzątam raz dziennie, przelecę, jak samiczki sobie siedzą na oblocie. Można sobie, moim zdaniem ta kubatura tu jest idealna, 16 samic, fajnie ciepło, także tutaj w ciągu dnia, jak samiczki sobie siedzą tu na tym gołębniku, staram, żeby się nie denerwowały i nie widziały, co się dzieje na zewnątrz, zasuwam i sobie leżą na podłodze, mają taki półmrok. Nie przeszkadza im to w ogóle, że coś tam na zewnątrz się dzieje. A ja Ciebie sobie jeszcze zapytam, a dlaczego płyta na spodzie, a nie na przykład ruszt? To jest sklejka.
wodoodporna. Ja osobiście lubię, żeby było w miarę czysto w gołębniku. Nie lubię po prostu nadmiaru kału, a jak widzę róż i pod prusztem widzę to coś, mimo to, że ja chodzę po czystym, że tak powiem, czy gołębie, ale ja uważam, że podłoga ja czyszczę się co dzień, widzę jakie odchody są, także i widzę jak samice odpoczywają na podłodze, leżąc sobie, na ruszcie już to nie jest taka wygoda. Nie wiem, no ja tak uważam, sprzątam co dzień, to mi sprawia, że tak powiem, no nie, że samo sprzątanie, ale że jestem tu, widzę to wszystko, to mi się... Ja osobiście uważam, żeby po prostu, dlatego mam, tu jest niewielka ilość gołębi, ja to ogarniam w 5 minut wszystko i uważam, że to jest taka moja nowa zabawka. Oczywiście wiadomo, mogą tu jakieś modernizacje nastąpić za jakiś czas, tak jak mówię odnośnie lekkiego podgrzewania tych przedziałów, gdzie samice siedzą. Wcześniejszą, tą wiosną właśnie, w pierwszym okresie lotowym, no nie? Żeby te samice lepszą formę łapały, no bo... też fajnie by było, jakby na początku sobie cisły. To jest nowa grupa gołębi, linia, tak jak mówimy tu, Dakara, Golden Prince'a. I tutaj chcemy te gołębie latają drugi rok. W zeszłym roku mieliśmy takich dużo gołębi przeniesionych. Te gołębie się nie chciały tu zaaklimatyzować, w tym roku już całkiem inaczej. Mamy w tej chwili po 12 lotach 15 rocznych. Jestem bardzo zadowolony z nich. One tutaj, zwłaszcza te 500 loty, super leciały, także jestem zadowolony. Tu mamy szczelinę wzdłuż korytarza, która też taka nie jest duża, żeby to powietrze nie było takie gwałtowne. No tak jak mówię, wszystko poprzesuwane. Samiczki są dwa razy w tygodniu tutaj w tym gołębniku, także sprzątania zero, polecam. Na minimum trzeba iść po prostu, nie? Żeby po prostu... No tutaj też jest rozwiązanie tego typu, bo nie pokazałem. Tu są szuflady. Tutaj w miski jeszcze mamy te... wkłady, gołębie grzebią, samczyki. Praktycznie jest czysto cały czas, ruszta są czyste, także naprawdę super sprawa, moim zdaniem. Wiadomo, każdy tam ma jakąś wizję inną, ale jeżeli ktoś będzie chciał cokolwiek tam się dowiedzieć, zapraszam, jeżeli mogę pomóc. A ja Cię zapytam od razu o wykonanie gołębnika i wykonanie cel. Cele wykonywał nam pan z Kępna, pewno dobrze znany, bo Wiktor tam kręcił filmik u niego, ten pan się nazywa... Tomasz Szwęk? Tak, Tomasz Szwęk. Ja osobiście powiedziałem mu, jak to chce, on oczywiście to robił, ja mam takie delikatne modernizacje, tak samo te regały spoczynkowe samiczek. Cała reszta po prostu, ja w głowie miałem ten gołębnik, jak ma wyglądać, ja go nawet nie rysowałem, tylko po prostu pojechałem do pana, który... na skład drzewo, on mi to przestrugał, powiedziałem mu jaki wymiar, jakie długości, on mi to wszystko pociął, pozacinał, ja to skręciłem, a całą resztę miałem w głowie i sam to po prostu z kolegami, czy ktoś tam mi pomagał, przez okres zimowy robiliśmy. Także okna kupiłem u Jurka Koźlika w Opolu, te okna wentylacyjne pod spodem osobiście też robiłem, żeby po prostu, to są takie okienka, które można sobie, bo pierwsza docelowo była wizja, żeby woliera była z przodu, ale później uciekłem z tą opcją, ponieważ no, kłopot byłby z tym, że te samiczki jednak się będą stresować, jak będą widziały te gołębie na zewnątrz, więc woliera została zrobiona z tyłu. Możemy tam zobaczyć do tych samiczek, co one tam robią. Ja się zapytam o same okna, może rozsunę, bo to jest to samo, co jest u Piotra Musika, jak się... Tak. To drewno egzotyczne, tak? Tak. Wlot to jest też podpatrzony u Jurka Koźlika. Ostatnio jak byłem u niego, to wtedy, w tamtych czasach, to mówię, że sobie zrobię podobny wlot i to jest dobre rozwiązanie. Co tu jeszcze ciekawego takiego jest? No naświetlenie, no starałem się, żeby te gołębie miały odpowiedni klimat w takim okresie, czy to już jest jakaś późna jesień, czy zima. Korytarz mamy oświetlany. Tu mamy taką mini rozdzielnię, żeby po prostu... Wszystko jest zrobione tak jak trzeba, żeby po prostu ten gołębnik był bezpieczny, żeby nam tutaj czasem się nie sajczył. I jest podniesiony dosyć wysoko, żeby ta cykulacja powietrza była. Ciekawostką jest co, że ten stryszek mamy dosyć wysoki i wentylacja. Oczywiście chodzą trzy kominki wentylacyjne, to nie są kominki jakieś napędzane elektrycznie, chodzą idealnie. Super, tu one praktycznie pracują 24 godziny na dobę, nie ma jakiegoś szalonego ciągu, ale jest super. No i na przestrzał są dwie wentylacje, uważam, że klimat jest dobry, nie jest zły.
Zresztą tu Łukasz możesz potwierdzić, że... Potwierdzę, w ogóle nie czuć gołębi. Że nie czuć gołębi. Mieszkali u ciebie, a nie... Nie czuć gołębi i nie ma ciągu jakiegoś szalonego, nie? To wszystko jest spokojnie, się dzieje. Tak, ale wystarczy spojrzeć na męczyny, które są. Tak. To tu jeszcze przejdziemy sobie do woliery samicze, które tam sobie siedzą, one się tam kąpią i sobie odpoczywają na rusztach. Dlaczego na rusztach? No dlatego, żeby tak, fajnie okąpać się było, ale żeby po prostu też im figle w głowie nie siedziały, no to tam sobie na rusztach stoją i jest inaczej się zachowują. To jest tył gołębnika, woliera dla samców. I tu jest w środku ta właśnie woliera dla samiczek. Teraz pokażemy, co one sobie tutaj działają. No proszę, sobie siedzą tutaj. Mają tu spokój. I klimacik jest fajny, także nic im tutaj nie przeszkadza, czują się dobrze. Troszkę zdziwione, że tak ich tutaj zaatakowaliśmy, ale co zrobić. Tak jak mówię, też jest oświetlenie, gdyby wieczorem one tu musiały być albo coś, jest instalacja elektryczna, także jesteśmy tu przygotowani, żeby po prostu w miarę dobrze. Chciałem zaprezentować kilka gołębi z linii 808, tych jeszcze protoplastów, tych wyjściowych. To już są staruszki oczywiście, 2009, 10, 12 rok, ostatnie ptaki. I tutaj pokażemy czworo dzieci 808 i naszego wyjściowego Karola, który w 2009 roku wydał tutaj naprawdę dużo super gołębi. Jego wnuki w tym roku 4 razy pierwszy konkurs zrobiły. Tutaj w ręce trzymam syna 808, 60-66 z 2012 roku. Kapitalny samczyk. 808 był parowany na samiczkę z linii doktora Marien. Super parowanie było. Samczyk mimo wieku, rewelacja. W ręce kościec, klasa. Także to jest taki gołąbek nasz wyjściowy. W zeszłym roku lotowałem po nim 5 dziećmi chyba, z czego 4 zrobiły komplet konkursów. Także super się sprawdził w rozpłodzie. Wszystkie ptaki z niego teraz przeznaczam do rozpłodu. Już nie będę lotował gołębiami z niego, ponieważ to już jest wiek i nie chciałbym po prostu stracić tych gołębi. Tutaj mam samiczkę, też córkę 808. To jest 101 nasza z 2009 roku. Ta samiczka wydała nam tu kilka super lotników, między innymi 3060. Jej wnuków bodajże około 10 sztuk, jej dzieci około 10 sztuk stoi w rozpłodzie i wydają naprawdę super. Wnuczka była 7 lotnikiem Polski, jej wnuk w zeszłym roku był 2 lotnikiem okręgu, także tutaj naprawdę dużo wspaniałych gołębi z niej wychodzi. Tak, jej wnuczka była na wspólnym gołębniku Krakus. Druga z finału, 500 chyba 60 km. Naprawdę z niej bardzo dużo super gołębi wyszło. W tym roku nieparowana jeszcze była, no mimo to, że już wiek ma swój, spróbujemy jeszcze w tym roku coś uhodować w pokrewieństwie, żeby coś zostawić z niej. Kolejny ptak to 40-40 z 2012 roku też, córka 808, bardzo fajna samica. Jej matka z pochodzenia od Wolfganga Ropera z tych olimpijskich gołębi. Kapitalna w ręce, super zbudowana i tutaj też mamy zwłaszcza dużo wnuków po niej, bo dziećmi nie lotujemy z tej samicy. I w tym roku też właśnie sparowaliśmy ją późno, jest naparowana na wnuka 808 i prawnuka podwójnego 808. Kolejnym gołąbkiem jest też córka 808. Ona jest córką i zarazem prawnuczką. 808 z wnuczką był parowany. Nieduża samiczka, lekko pociągła, fajnie zbudowana. W ogóle te gołębie z linii 808 są średniej budowy, troszkę może powiedziałbym, że mniejsze, ale naprawdę budowę mają kapitalną i bardzo dobry charakter. Są takie bardzo kontaktowe, także tutaj te gołębie bardzo łatwo się kontaktują z hodowcą i z właścicielem. A tu mam mojego ulubieńca z 2009 roku. O imieniu Karol.
Karol jest wnukiem 808 i 820. 820 wiemy wszyscy, że był bratem do 808, nielotowanym u Karola. Karol u nas wydał dwa najlepsze lotniki okręgu, między innymi dużo pierwszych konkursów. Najwięcej jego wnuki wylatały konkursów pierwszych. W tym roku chyba 4 wnuki wylatały pierwsze konkursy. Karol już niestety jest bezpłodny, no ale tutaj oczywiście żyje z nami na gołębnikach i na bieżąco sobie tutaj fruwa z gołębiami młodymi, nie jest zamykany, także się cieszy jeszcze życiem. Z tego gołębia, były gołębie tak samo na Kosakowie na wspólnym gołębniku, pierwszy gołąb z finału, później no te drugi lotni okręgu tak samo był wnukiem, gołąb, który w Portugalii super lata na wspólnym gołębniku, też był wnukiem, tutaj później ta ósma lotniczka Polski, też wnuczka i teraz w tym roku, tak jak mówię, już 4 pierwsze konkursy wnuki jego zrobiły. Jego wnuk będzie też na aukcji i tutaj bym bardzo polecał tego gołąbka, tym bardziej, że ojciec tego gołąbka, który będzie na aukcji 13.066, już wydał 5 pierwszych konkursów, także kapitalne gołębie tam są sparowane i to jest godne uwagi. Ta linia właśnie Karola jest naprawdę rewelacyjna. Tu prezentujemy gołąbka o numerze 243, końcówka z roku 16. Jest to oryginalny gołąb od Rudiego van Rietz. Jest to oryginalny syn Pitbulla. Jak wiadomo, synów Pitbulla już nie ma za wiele w Polsce. Z tego co wiem, to są tylko 4, z czego my mamy 2. Gołąbki są absolutnie idealne. Ja jestem zachwycony tymi gołębiami. Piękna budowa. Długie skrzydła. Mimo wszystko to są gołębie sprinterskie, a mają bardzo długie skrzydła. Także z tego gołębia już było, nie na naszym gołębniku, na innym gołębniku były duże sukcesy w Rumunii. I po prostu dlatego poszliśmy w te gołębie, popróbujemy to, zobaczymy. Po tym drugim 2-4-2 mamy już gołąbki. Także mocne skrzydła, grube przedramiona, długie skrzydła, dłuższa budowa, pozamykane. Naprawdę klasa gołębie. Także to jest taki, zobaczymy, no w każdym razie, jeśli samica po tym drugim pitbullu leciała, 500 takie ciężkie, 3 zrobiła w konkursie, no to jest dobrze i teraz też 300 siadła w 10 na oddział, także myślę, że coś z tego będzie. Tu prezentujemy drugiego syna pitbulla, numerze 242 z 16, jest to oryginał od Rudiego van Rietz. Gołąb jest przepiękny, perfekcyjna budowa, super pozamykany, dłuższy korpus, długie skrzydła. I tak jak mówię, w tym roku już lotujemy po nim roczną samicą, 3500 w konkursie, teraz z 310 siadła 10 na oddział. Także gołąbki bardzo dobrze rokują, w tym roku łączyliśmy to na gołębie z elektro, mamy dosyć dużo tych szymli na gołębniku. Będziemy to dalej testować, też są na kilku innych gołębnikach te gołębie. Gołębie bardzo fajne, wszystkie młode po nich, które są sprzedawane, są z certyfikatami DNA, żeby każdy był pewny, ktokolwiek co kupuje, żeby wiedział, że to jest na pewno na 100% z tego, co jest. Mimo wszystko, że są na osobnych boksach hodowane. Tu przedstawiamy gołąbka o numerze 328, końcówka z 15 roku. Jest to perfekcyjny gołąb, piękna budowa, pozamykany, piękne oczy. Jest to syn Elektro, gdzie Elektro wyłączyła swoją córkę. Także takie super, super parowanie. No praktycznie gołębie są nie do zdobycia w tym czasie. Mamy tu 2 synów. No ten jest piękny, naprawdę no klasa gołąbek z 15. Wszystko płodzi pięknie, także mamy dużo gołębi nalotowych po nim. Bez względu na to, na cenę gołębi, wszystkimi gołębiami lotujemy młodymi. I z tego też jest właśnie dosyć sporo gołębi. Bardzo fajnie się chowają po nim gołębie. Także no co mogę powiedzieć, no. Wszystkie młode z niego są sprzedawane z certyfikatami DNA. Imbredy oczywiście. Takie hodujemy. Także no absolutnie fajny materiał. Zafascynowały nas te gołębie Werkamena. Werkamen to jest taki, no można powiedzieć, idol z młodych lat, ciągle na topie. Ciągle widzimy na Facebooku nawet, jak bije tam ileś tam pierwszych konkursów. Tu przedstawiamy gołąbka numerze 975, końcówka z 14 roku.
jest to syn Elektro, gdzie Elektro wyłączy na swoją córkę. Gołąb jest bardzo fajny, no co mogę powiedzieć, no jest to imbret. Mamy po nim dużo gołębi w tym roku. Teraz mamy jeszcze tam, był łączony z takimi ciekawymi samicami, też w imbredzie. Później powiem, jak będę prezentował te samice. Dodam tylko tyle, że ostatnie parowanie, co tu miałem, no to jest, był połączony na samicę pełną siostrę Olympic Electro, gdzie Olympic Electro jest u Czaski. Nie u Czaski, tylko u Werkamena. A samica jest od Czaski i samiec Olympic Electro też od Czaski. Złoty olimpijczyk. Także myślę, że tu powinny fajne młode być. Gołąb jest bardzo ładny, no co mogę powiedzieć. Typowy lotnik, pozamykany, kościska, długie, twarde, długie skrzydła. Tu przedstawiamy samiczkę 91-97 z 14 roku. To jest gołąb od Marka Czaski. Jest to pełna siostra Olympic Electro, złotego olimpijczyka, który latał przez 2 lata wybitnie. I dlatego został zakupiony przez Werkamena. Stoi u niego na gołębniku. Można spotkać po nim samice na pipie. W Polsce też parę tych gołębi z tego właśnie Olympic Electro jest. Ale sióstr jest niewiele, nie wiem, Marek na pewno Czaska ma. Nie wiem, czy jeszcze ktoś inny ma, czy nie. Samiczka ta była łączona najpierw do lotu z gołębiami, łączyliśmy ją z pitbullem. A teraz w imbredzie była łączona z tym podwójnym, z tym po synu. Z synem Elektro i wnukiem jednocześnie, także tak tym imbredem właśnie, co wcześniej prezentowałem. Samiczka jest absolutnie perfekcyjnej budowy. Co mogę powiedzieć, no dobrą robotę hodowlaną Czaska zrobił. Jakby nie powiedzieć, także gołąbek jest bardzo fajny, no i cieszę się, że jest u nas na gołębniku. Także zobaczymy. Wszystkie gołąbki oczywiście z tych gołębi, które są sprzedawane, są z certyfikatami DNA. Tu przedstawiamy gołąbka końcówka 886, Belk z 18 roku. Jest to gołąb od Werkamena. Jest to wnuczka, córka Olympic Electro. Bardzo ładna samica średniej budowy. Niebieska, jak widać. W tym roku było puszczone z nią kilka gołąbków do lotu. Także nie wiem nawet dokładnie, z czym to brat łączył. Bo tu najpierw u niego stały te gołębie. Także samiczka bardzo ciekawa. Tak jak mówię, no ojciec, złoty olimpijczyk. Z czego hodować, jak nie z takich gołębi. Także teraz była aktualnie łączona z synem Elektro z 15 roku. Także są tam młode z takiego właśnie parowania. Tu prezentujemy gołąbka o numerze 094 końcówka z 18 roku. Jest to gołąbek zakupiony na pipie od Hojmansa. Bardzo ciekawy gołąb, jest to wnuk podwójny Harego. Tam jeszcze jest Beauty Harry w nim. A babką jest podwójna Birdy. Jest to pierwszy as w Afryce. Świetna samica. Właśnie na takim parowaniu nam zależało. Że gołąb jest o niesamowitym. Budowa świetna. Dłuższy, dłuższe kości, dłuższe skrzydła. Dodam tylko tyle, że w ciągu 3 lat po nim zgubił tylko się jeden gołąb. Praktycznie gołębie nie do zgubienia. W tym roku jego wnuczka bardzo nam tu ładnie leci. Była typowana do serii. Także no... Roczniaki tak samo. Nawet mimo wszystko, że hodowane były w imbredzie, są nie do załamania. Także świetne gołębie do krzyżówki. Tak jak mówię, to jest imbred. I tak jak mówię, świetnie pasują z gołębiami 808. Także no... Hojmansy to jest absolutna rewelacja. Bynajmniej tutaj na tym gołębniku. Od pierwszego dnia, jak były sprowadzone, pierwsze młode już się super pokazały. Tam między innymi ta 8 samica Polski, co była, też właśnie była półkrewka Hojmans i 808. Tu przedstawiamy samiczkę 242 końcówka z roku 15. Jest to gołąbek oryginał Jan Hojmans z certyfikatem DNA oczywiście, tak samo jak i ten samiec wcześniej prezentowany. Dodam tylko tyle, że tutaj matka tej samicy była 5 razy pierwsza i to właśnie było łączone na syna Harego i to właśnie, przepraszam, tak, to jest, bo to jest wnuczka Harego, tak. Także takie parowanie było i udało nam się taką samiczkę zdobyć. Samiczka jest, tak jak powiedziałem, z certyfikatem DNA
i teraz właśnie jest sparowana z tym samcem, którego wcześniej tu prezentowałem. Tak jak powiedziałem, no Hojmansy to rewelacja, piękny, piękny gołąbek. No i też dobry gołąb do tych Hojmansów dołożony. Jan Hojmans łączy swoje gołębie z linii Harego z najlepszymi gołębiami w Holandii, Belgii i tak dalej, także dużo sukcesy osiąga. Jednocześnie zauważę tylko tyle, że nawet z Barcelony teraz miał właśnie gołębia, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 29. Także te gołębie latają na wszystkich dystansach. Bardzo ładna samiczka. Właśnie teraz będzie w imredzie łączona na tego samczyka. Dziękuję.